Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z kolejnej serii. Nie, to jest pierwszy odcinek serii z gry Ostatnie Wakacje Alexa Plus. Więc tak, na start powiem, czcionka w tej grze jest cholernie nieczytelna. W sensie oczy bolą jak się to czyta. Starałem się zmienić czcionkę w grze, ale poległem na polu walki, nie wiem, jakoś trzeba będzie to przeboleć, bo starałem się na jakieś już nawet niemieckie strony trafiłem z różnymi takimi dziwnymi rzeczami, żeby zmienić to czcionkę i gówno. I program nie rozpoznawał w ogóle pliku jakby tego exe, więc fucking hell. Nie mogłem zmienić, starałem się wszystkim, starałem się, nie wiem, kurna, hex editorem nawet próbowałem to zmienić, nic, nie działa, nie? Także cały czas jest ta sama stara czcionka, nie daje za wygraną. Więc to trzeba będzie grać na takiej jaka jest. A ona się zlewa i jest to paskudnie to wygląda, ale no trudno, no się jakoś te przeżyje. No, jakoś postaram się to doczytywać wam. Więc co to jest za gra, nie mam pojęcia. To jest polska gra zrobiona w Makerze 2K3, więc dosyć wiekowym, powiedziałbym, leciwym już programie. Z racji tego, że mamy już... Wyszedł ten Maker MX? Bo tak on się chyba nazywał. Ten taki najnowszy, nie wiem czy wyszedł, ale w każdym razie program najnowszy nie jest, ale gry w nim jeszcze powstają. Znaczy ta gra powstała jakiś czas temu, ale ogólnie mówię o tym programie, nie? Więc to, zaczynamy grę bez pieprzenia, zobaczmy co to jest za gra. Była mi polecana przez... W ogóle to Quad4MeO polecił, ciekawy. Mówił, że o słuchaj, spoko gra, może to. Zobaczymy, po tym pierwszym odcinku zdecyduję, jeśli... Gra jest fajna, to widzicie ten odcinek. Jeśli zdecydowałem, że nie jest fajna i nie da się po prostu grać, bo oczy bolą od tekstu na przykład albo coś innego, to nie widzicie tego odcinka. Więc dobra, start! No i o tym właśnie mówiłem, litery się ze sobą zlewają, co strasznie boli. I nie mam jak tego zmienić, naprawdę nie mam jak tego zmienić. Jeszcze będę się starał coś kombinować, ale zobaczymy. O, znowu się nie wyspałem. Kolejny piękny wakacyjny dzień, który można spędzić na mieście. Jesteś szczęściarzem, Alex. Jestem umówiony z Lucy na 15. Bilety do kina kupione? Oj, tak. Ale... Alex, Alex, śniadanie czeka! Tak, mamo, już wstałem, zaraz zejdę. Czy wiecie, no, to nie jest tak, że czcionki w ogóle nie da się przeczytać. Da się, tylko że no... Średnio to estetycznie wygląda, bo litery na siebie nachodzą, ale... Okej, spoko. Nawet nie wiem, to jest chyba jakaś przygodówka, jakiś ponoć thriller, tak z tego co pamiętam, jeśli czytałem. No czytałem opis ogólnie tej gry na bodajże Gospodzie? Chyba tak. I... No wydaje się spoko, zobaczymy jak będzie dalej, więc schodzimy. Dzień dobry, mamo! Jaka chata spora. I co chcesz na śniadanie, grzanka? Standard? Nie, mamo, dziękuję. Dzisiaj idę na spotkanie z Lucy i zjem na mieście. Umówiliśmy się do kina. O, rano? Znowu zamierzasz wyjść? Wczoraj wróciłeś o... Tak, wiem, przepraszam. Ale są wakacje, mam sporo czasu. Tak, są wakacje, dlatego dzisiaj pojedziesz do babci. Dawno u niej nie byłeś, a ona z chęcią ciebie zobaczy. Co? Rozumiem, kochanie, babcia zadzwoniła dzisiaj i powiedziała, że się za nami stęskniła. Wiesz, jaka ona jest? Starsza, chorowita kobieta z manią wyższości i lekkimi urazami psychicznymi. Przepraszam. Najlepiej czuje się u siebie, nie może przyjechać. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego zawsze ja muszę tam jechać? Przecież miło wspominasz tamte wakacje. Sam opowiadałeś nam, jak się doskonale bawiłeś w jej domu. Ale to było 10 lat temu, teraz już mnie nie możecie zmusić, żebym tam jechał. Teraz tego nie wspominam tak dobrze. Wiesz, czym ona mnie karmiła? A jej dom, przecież to... Niestety kupiliśmy ci już bilet, po prostu pojedź tam na 2 dni, na pewno nic ci się nie stanie. Z Lucy możesz się spotykać codziennie, a babci może w każdej chwili nas opuścić. Babcia, przepraszam. Ach, cholera, Alex, bądź mężczyzną. No dobrze, pojadę tam. A o której ma autobus? I za godzinę idź i się spakuj, przygotuję ci jedzenie na podróż. Wspaniale, po prostu wspaniale. Mieszka na drugim końcu kraju, a na kompletnym zadupiu. Nie dziwię się, że nikt jej nie odwiedza. Ja muszę zaspokoić jej potrzeby. Cholera, w sumie nie zabrzmiało to za dobrze. Dobra, najpierw się spakuję. Nie, kurde, coś tam rzeczy. Trochę ubrań. Magazyny z podłóż... Co za magazyny trzyma z podłóżkiem? Ho, ho, ho. O ty kurde świntuchu, o ty, ach. Wszystko? No jeśli mogę się tobą ruszać, to wygląda na to, że kuźwa wszystko. A no. Tu nic, dobra. Jedziemy tędy. I cóż, a mogę się chociaż, nie wiem, odlać przed wyjściem? Nie mogę. Kurde. No dobra, niech będzie. Zobaczmy, czy tutaj nie mogę czegoś zebrać. No, wygląda na to, że nie. Gra chyba taka nie jest, że można sobie tutaj łazić i na przykład, nie wiem, pieniądze spod dywanu wyciągać. Co ty mówiłaś? I zbudzi się autobus. Spokojnie, starsza, spokojnie. Dam radę, a ojciec... Miłej podróży, synu. Okej. Nie mamy tu nic do roboty, wychodzimy. No, ciekawie to wygląda. Sukuru.pl. Wcale nie reklama. Okej. Dobra, tak śmiesznie to jest wkomponowane, tak wiecie. Praktycznie jedna z pierwszych lokacji w grze i już, o, reklama. Dobra, wychodzimy. Mapping dosyć ciekawy, powiedziałbym. Tak to się zaczęło. Czy ktoś wysiada w tym miejscu? Tak. Na nieszczęście. Ale już muszę, teraz już muszę dojść pieszo. W te czy w tamto? Wow. Wspaniale, jeszcze deszczu brakowało. Super, mogę się wrócić? I w sumie mogę, czekajcie, a jakbym w tamtą stronę poszedł? Nie, nie mogę, fucking hell, dobra. To jedziemy do przodu. No, powiem wam, że wygląda ciekawie. Co to było? Muszę się pospieszyć z dojściem do domu, jeszcze kawałek. A ja cię wcale nie chcę zatrzymywać, leć do przodu. No, kurna, coraz niżej to gówno lata. Tym ptok. Ale nie, dobra, wszystko gra, wszystko działa. Możemy jakoś biegać w tej grze? Nie, no kurde. Za gruba jest ta czcionka, nie? Może jakieś próby podejmę edytowania jej albo podmienię ją jakoś. Ale z tego co wiem, to gra chyba bierze nie z folderu Windowsowego czcionki, tylko jakoś, nie wiem czy nie są wkompilowane w program, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Z tego co mi się wydaje to... O, jestem duchem. No, klasyka powiedziałbym. Teraz coś tu jest jeszcze ciekawego. Kurde, no nie, ja mam taki odruch, wiecie, z tych RPGów, nie? Że wszędzie coś może być schowane, jakaś skrzynka ukryta czy coś, nie. Tutaj tego nie ma, no dobra, trzeba bezpośrednio iść już. Ach, Alex, proszę wejdź do środka. Masz służącego? O kurna! Autobus się spóźni, prawda? Kiepska pogoda. Babcia się ciebie nie doczekała. Chodź za mną do salonu. Źle to zabrzmiało, że się do ciebie nie doczekała. Podam ci coś ciepłego do picia. W sensie to zabrzmiało tak, jakby ona już zeszła, nie? To jest tragedia. I co u ciebie, Alex? Po staremu zabawa całymi dniami? W zasadzie to tak, ale widzę, że sporo się tutaj zmieniło od czasu, kiedy byłem tu po raz ostatni. A masz rację, w końcu to 10 lat. Przez ten czas zmieniło się wszystko. Ludzie, okolica, ten dom i nawet ja. Nie przesadzaj, nadal dobrze się trzymasz, więc opowiadaj. Co się tutaj działo przez te lata? I to długa historia, ale zanim wypijesz herbatę, powinno starczyć czasu. Poczynając od roku 1994. Tak, pierwsze poważne problemy finansowe fabryki w mieście. Stała na skraju bankructwa. Zwolniono wielu ludzi, a w końcu wraz z fabryką upadło także miasto. W roku 1998 nastąpiło jej zamknięcie. Ludzie w poszukiwaniu pracy pojechali do innych miast. Większość nie wróciła, znaleźli lepsze życie. W roku 1997 miasto wyglądało na bardzo opustoszałe. Takie typowe miasto duchów. Wtedy mieliśmy około 500 mieszkańców. To były lata bezprawia, ale w końcu ktoś postanowił wykupić całkiem spore połacie miasta pod zabudowę. Zamknięta fabryka zaczęła ponownie pracować i pracowała przez następne 2 lata do roku 1999. Nie produkowano w niej już części samochodowych. Właściwie z tego co mówiono, zajmowała się ona teraz biotechnologią. Ludzie żartowali, że teraz najgorsze co ich może spotkać to atak cyborgów. W marcu roku 2000 przez okolice przeszła epidemia jakiejś tajemniczej choroby. Przysłano kilka załóg ratowniczych. Popatrzyli, niby coś poradzili, ale wyjechali szybciej niż powinni. A choroba nagle zniknęła. Umarło kilkanaście osób. Media nawet o tym nie wspominały. Ludzie zaczęli opuszczać to miejsce. Źle im się tu żyło. Fabryka ponownie opustoszała. I taka jest do dziś. Pomnik odrodzenia i ponownego upadku. Ale co się stało później? Skoro wszyscy odeszli, to dlaczego wy tutaj zostaliście? I twoja babcia za bardzo kocha to miejsce. Chce tutaj umrzeć i musimy to uszanować. Choć sam chciałbym stąd odejść. Tak, w kolejnych latach miasto wyludniało się jeszcze bardziej. Zniszczone, opuszczone, zapomniane. Nawet wszystkie lokalne gangi opuściły to miejsce. Nie ma już tutaj dosłownie niczego. Ile osób jest teraz w mieście? Odliczając ciebie, tak. 5 osób. Ja, ty, twoja babcia, pokojówka oraz pewien bezdomny o imieniu Charlie. Widzę, że babcia bardzo przywiązała się do tego miejsca. A ten bezdomny, gdzie on jest? Tego nikt nie wie. To emerytowany żołnierz, jeszcze z czasów II wojny światowej. Ostatni raz był tutaj ponad... miesiąc temu? Być może teraz też odszedł. Każdy tak robi prędzej czy później. Za parę lat i my odejdziemy. Tutaj nie ma przyszłości. Jest to koszmarne miasto, które nigdy nie zazna spokoju. Jak to? Przecież mówiłeś, że w mieście nie mieszka nikt poza bezdomnym. Miasto nie jest do końca opuszczone. Wciąż jest niespokojne. Ale to nieistotne. Przyjechałeś na wakacje. Widzę, że skończyłeś pić. Pozwól, że pokażę ci, gdzie jest twoja sypialnia. Okej, to brzmi ciekawie, powiem. No Justin Bieber, naprawdę kuźwa po prawej stronie! Poznaję tą posturę, poznaję to zdjęcie. To jest najbardziej znienawidzone zdjęcie internetu. Dlaczego istnieje w tej grze? Nie wiem. Być może ta gra ma jakieś takie kryptoprzesłania, których ja nie jestem w stanie ogarnąć. Albo... autor... lubi. Fuck! Tam druga myśl jest gorsza. Już wolałbym kryptoprzesłania. I są... raczej... uznajmy jednak, że... jest... ta pierwsza wersja wydarzeń, jakby, że i obowiązuje ta pierwsza wersja wydarzeń, okej, i że to taki easter egg tylko, uznajmy, że tak jest. Pora iść spać, jutro będę musiał porozmawiać z babcią. To miejsce jest lekko przerażające. Jakie wielkie łóżko, ziomek. Co do pasterka, kuźwa, mża o północy? Co ja mam wyjść, czy... co tak napieprza ten dzwon, o co tu chodzi? Co to było? No tyż jestem ciekawy, naprawdę. Dobra, idziemy. No nadal muszę przeszukiwać szafki, bo myślę, że coś znajdę. Nie, nie znajdę nic. Ja cię sunę. To taki thriller ponoć miał być. Pokój babci jest zamknięty od wewnątrz. Okej. Też jakoś tak, wiecie, nie wiem, lepiej się czuję, jak śpię z zamkniętymi drzwiami. Nie takie całkowicie ten, tylko nawet muszą być, wiecie, zamknięte. Nie na klucz, tylko po prostu zamknięte. Wtedy jakoś tak, nie wiem, lepiej. Z otwartymi drzwiami nie potrafiłbym spać jeszcze. Nie wiem, ktoś by mi wszedł w nocy do pokoju i... nie wiem, kuźwa, jakoś tak po prostu lepiej się czuję. Co do cholery? No, wygląda ciekawie. Już widzę jeden zasadniczy plus tej gry. Stara się wywołać klimat nie tym, że gówno widać, tak jak Outlast, tylko tym, że faktycznie coś się w tej grze dzieje. Najpierw może tutaj. No, nic. Powiedziałbym, że babcia ma całkiem przykoksaną chatę. Przykoksaną chawirę. Ciekawe, ile płaci czynszu za taką chawirę i skąd ma na to pieniądze. Ale no dobre, już nie będę wnikał. Może mo. Nie mam pojęcia. Może streamuje i z dotacji się utrzymuje. Nie mam pojęcia, Ciężko stwierdzić. Tam muszę zapewne iść, bo tamten jakieś to badziewie znikło. Nawet się nie przyjrzałem, co to właściwie jest. I no dobra. Ops, co tu się dzieje? Nie czuję się za dobrze. W tym domu jest coś dziwnego. Dopiero teraz to zauważyłem. No, przez te 10 lat mogło się parę duchów zagnieździć. Masz rację, faktycznie tak mogło być. No dobra. Strasznie mi się grafika kojarzy z Perfect Worldem, ale to dlatego, że to są te same programy i wiecie, o co chodzi. Chyba uda mi się wyciągnąć parę cegieł i zrobić przejście. O kurna. Parę cegieł to faktycznie było. Już by lepiej to wyglądało, jakbyś się tu przeteleportował. Naprawdę lepiej by to wyglądało. Że się niby przecisnąłeś między cegłami, bo tak to trochę dziwnie, ale okej. Czy to nie są ludzkie kości? Nie, to muszą być kości jakiegoś zwierzęcia. Tak, mam nadzieję. Co one tutaj robią? No, nie wiem. Na przykład babcia może jest kanibalem i po prostu żre tych ludzi, no może tak być. Dlatego miasto opustoszało, to jest kuźwa ta tajemnicza choroba, głód babci, o czerwony kapturek. No, tak było, o ja. Matko, tak musi być. Poczekaj, gdzie ja mam iść? Tutaj. Tutaj jest jakieś przejście? Co to za jaskinia, o co tu chodzi? Gdzie ja kuźwa jestem? Kai Aleza! Nie mam pojęcia, ta gra póki co robi mi sieczkę z mózgu, tak póki co. Jaka lokacja! O Jesus Christ. Jakie dziwne lokacje w ogóle, ludzie, ja nie jestem się w stanie odnaleźć tutaj. Ja cię sunę. Ale okej. Ciekawie to wygląda, powiem wam. Fajnie, że też nie tylko z elementów takich tilesetu są robione mapy, ale też tak na przykład z jakichś screenów, z jakichś tapet, z jakichś obrazków, czy z czegoś to jest robione, to jest plus. To wygląda ciekawie. No póki co to jest po prostu tak bardzo tajemnicza ta gra, że to jest koniec. No jeden wielki pytajnik, jedna wielka zagadka, powiedziałbym. Co tu się kurde odprawia? Co to za miejsce? Nie wiem, czy powinienem tutaj zostać. Z drugiej strony poszukam jakichś informacji i dopiero wtedy wrócę do domu babci. To wygląda na tajemniczą bazę Illuminati. Ja wam to mówię, tak jest. Zapiszemy po raz pierwszy. Nie będę szedł dalej, wrócę do domu. Zapisałem grę? Tak, zapisałem, dobra. Czyli dalej nie mam iść, tak? Dobra, no to okej. W takim razie zostaniemy tutaj. Tam się coś świeci, ja wiem, że się świeci. Ale to zaraz obczaimy. Serio? Ja w tych lokacjach mogę tylko jednej rzeczy obczajać? Tylko ta, co jest kluczowa? A nie mogę innych rzeczy jakichś... Nie... Nic! No dobra, niech będzie. Chyba tutaj coś jest. Ogłoszenie. Do dnia 19 sierpnia 2000 roku chyba. Prosimy wszystkich o opuszczenie szpitala. Zjawi się tutaj specjalna grupa do walki z epidemią. Chorzy i cały personel muszą zostać przeniesieni do najbliższego szpitala. Tam zostaną poinformowani o tym, kiedy i jak powrócić do miasta. Szpital. Jakim sposobem udało mi się dojść z jednej piwnicy do drugiej? Może to jakieś stare przedwojenne tunele? Wygląda na to, że nikt tutaj nie wrócił. Budynek został opuszczony na zawsze. Dobra, to mi się wcale nie podoba. Muszę jak najszybciej wydostać się z tego miejsca. No, ewidentnie, chłopie, ewidentnie. Idziemy. Co się stało z tą ścianą? Cholera, nie da rady wyciągnąć ani jednej cegły. Nie. Nie mam wyboru, muszę iść frontowymi drzwiami. No racja, idziemy. O Jesus Christ. Do piwnicy szpitala trafiłem do jednego z najgorszych miejsc, w jakie mogłem trafić w tym mieście, czyli ośrodka epidemii. Super. God damn it. Idealnie, super. Tu się coś świeci, pewnie trzeba... Zebrałeś apteczkę. O kurde, to nie wróży dobrze. Stara, ale wciąż użyteczna. HP 89 na 80. No dobra. Ale to, że ja mam apteczkę, to wcale nie znaczy nic dobrego, nie. Wręcz przeciwnie. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Jesteś z nimi? Co się stało? To pan strzelał? Próbuję znaleźć wyjście. Zabijałem je. Niestety to na nic. Mogę je jedynie przegnać. Znowu się zraniłem szkłem. Cholera, poszukaj jakiejś apteczki, chłopcze. Myślę, że apteczka powinna być gdzieś w pobliżu. To szpital. A może być... Aha, mam ci dać ją. No, teraz lepiej. Dziękuję ci za pomoc. Muszę wrócić do miasta, one patrzą. A mnie pan tutaj zostawi? Zdanego tylko na siebie i na łaskę tych potworów? Jakich potworów? Widziałeś jakiegoś potwora? Nie, jakich potworów? No jasne, że nie. Mam swoje mieszkanie w kanale miasta. To zaraz koło wraku samochodu. Przeklęte stworzenia w nim siedziały. Dobrze, zaraz pójdę z panem. Nie obczaiłem nawet, że... A, nie, dobra, mogę tutaj pójść jednak, tutaj sobie poprzejać. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Tam pewnie można pójść. Jakieś te tutaj są, ale... To może zapytam tak orientacyjnie, czy jest tutaj coś przydatnego, bo póki co to... Nie chcę zakończyć gry, niechcący nacisnąłem gro. Dobra, dziękuję. Nie mogę się wrócić. Więc teraz się wrócimy. Bo niechcący wyszedłem, bo tak naprawdę nie wiem, którędy miałem iść, więc cóż. Tu można przejść, nie można przejść. No nie, no tu nic nie było, więc nie ma sensu się tutaj wracać. Dobra. W takim razie. Jedziemy tędy i jeszcze tam po prawej stronie zobaczę, czy da się przejść. Bo tutaj coś takiego. Tak to trochę wygląda. Nie, nie da się. No dobra, no to w takim razie mogę iść dalej. Fine. Jesteśmy w mieście. No teraz to ewidentnie Perfect World. Tak trochę. Nawet klimat podobny. Ale okej. Nie, wygląda mi na to, że w tej grze jest tylko jedna ścieżka przejścia, nie? Co już trochę tak... Chociaż nie, no w Silencie też tak była jedna ścieżka, ale tak to strasznie mi się ograniczone wydaje, bo poza tym, co musisz zebrać, nie ma żadnych komunikatów do żadnych... Muszę porozmawiać z tym bezdomnym, dobra. Nie ma komunikatów przy żadnych, czy to przy... No przy kurwa... Kurde, przy niczym nie ma. Za często chyba przeklinam, bo mi się narzucają niechcący bluzgi. Ojej, to źle. Na razie nie mam po co tam iść. Dobra, przy wraku jakimś, tak? To miało być... To tu? Nie, to nie tu. To tu? Nie, to też nie tu. To gdzie to jest? Tu, dobra, jest. Wybacz, że nie mam krzesła dla ciebie. Tak właściwie to co ty tutaj robisz? Turysta? Złomiarz? Można powiedzieć, że to przypadek. Trafiłem tutaj z domu mojej babci i... Przyszedłeś zapewne przez piwnice i tunele. Czy nie zauważyłeś tam pozostałości tych, którzy próbowali uciec ze szpitala? To z nimi walczę. Oni chcą mnie doprowadzić do szaleństwa. Chcą, żebym stał się taki sam, ale ja mam broń i nie dam się zastraszyć. Sugeruje pan, że tutaj są duchy lub inne potwory, które pana straszą? Przecież na ulicy leży pełno ciał, nie widziałeś? Przecież stąpałeś po nich. Nie, jakie ciała? Nic nie widziałem. To przecież niemożliwe. Jak można nie widzieć czegoś, po czym się chodzi? To podejrzane. Czego właściwie chcesz, skoro nie widzisz? Chcę w spokoju wrócić do domu. Może i dzieją się tutaj dziwne rzeczy, ale nie zamierzam w tym brać udziału. Sam bym z tobą poszedł, ale to niemożliwe. Jedna z ulic się zapadła i nie mogę opuścić miasta. Zostałem z nimi sam na sam. Wkrótce przyzwyczaisz się do życia tutaj, jest ciężko. Musi być jakieś wyjście, czy nie ma innej drogi, aby wydostać się z miasta? Chociażby te tunele. No oczywiście, że jest, przez opuszczoną fabrykę oraz... I 89 to jest? No okej. Ja bym nie ryzykował. Podróż przez... A, to las jest. Okej, czaję, no dlatego właśnie mówiłem, że fajnie by było czcionkę zmienić. Przez las jest niemożliwa. I się nie da pokonać, wracają już po kilku sekundach. Fabryka, gdzie jest przejście? Cóż, ja unikam tego miejsca. Pomyśl, co się stało w jej podziemiach, gdy ludzie schronili się przed chorobą. Myślę, że są tam do dziś. Gdzie jest ta fabryka? Muszę się stąd wydostać za wszelką cenę. Idź ciągle tą ulicą, pod którą jesteśmy. Fabryka znajduje się na jej końcu. Ale uważaj. Ja się tam boję chodzić w dzień. W nocy jest jeszcze gorzej. Nie mam wyboru, muszę się dostać do domu. Okej, w takim razie. Póki co nie wiem, co jest moim celem, jakby chyba prawdopodobnie naprawienie tego zapomnianego przez Boga miejsca. Spoko, to gdzie miałem iść? Zapomniałem. Może tutaj. Chyba możliwe. Chyba to jest bardzo możliwe. Jakie ciała? O co temu gościowi chodziło, to ja nie wiem. Tutaj nie można przejść też. Gra za bardzo nie puszcza mnie w inne lokacje niż tylko w te, które muszę iść. Jestem na miejscu, muszę znaleźć jakąś dokumentację mówiącą o otwieraniu drogi wyjściowej. Sądzę, że to nie powinno być trudne, obym tylko nie trafił na te niewidoczne stworzenia. No, ale czemu ja ich nie widzę? Takie zasadnicze pytanie, bo ciekawy jestem w sumie. Czemu ich nie widać? Nie wiem, dobra, wrócimy się, tędy nie mogę przejść. Tędy, tak? Może tutaj coś ciekawego jest? Nie, nie ma. No, po prostu masz chodzić jedną ścieżką i ani się waż zapuszczać dalej, bo i tak nie przejdziesz dalej, więc taka jest zasada. No, jesteśmy w jakiejś fabryce. Tu jest jakaś dziura, tutaj coś jest. Może tędy? Hale produkcyjne. Alright. Wątpię, czy tutaj znajdę coś przydatnego. A może? Tędy nie. Dziwny soundtrack, taki trochę soundtrack jakby mnie coś goniło. Te szczeliny to mam nadzieję nie są miejsce wyjścia albo ujścia tych paciulosławów. Mam nadzieję, że nie. Dobra, tędy nie przejdę. Czyli te hale produkcyjne to jest bezużyteczne miejsce. Zawsze mogę tam pójść. Tu jest coś zielonego, tu jest jeszcze coś czerwonego, to do czerwonego. Nie mogę. Tutaj nie mogę, czyli tylko tu mogę. Dobra, tu mamy kartkę już, a nie, tam coś się świeci. Tylko to, co się świeci jest przydatne. Nawet nie mogę szafki otworzyć. Spoko. Znalazłeś dokumenty fabryki. No luzik, mogę jakoś przeczytać? Dokumenty fabryki z lat 1990–2000. Same nudy, informacje o finansach. Nie, chwila. Tutaj jest najnowsza historia napisana po wykupieniu fabryki przez nowego właściciela. Od dawna mogliśmy zaobserwować niezwykle korzystne warunki w okolicy, które mogły nam posłużyć w przyszłości. Wykupiliśmy tę fabrykę za sporo pieniędzy, nie patrząc z perspektywy czasu opłacało się. Czy patrząc z perspektywy czasu, nie przeczytałem dokładnie. Nasi naukowcy zaczęli pracować nad wirusem dla lokalnej organizacji terrorystycznej. Pamiętam, że dopiero na początku roku 1999 udało się im wynaleźć XR252, który powodował halucynacje. Testowaliśmy go na pracownikach fabryki. Halucynacje mówisz? To już widać, co to za wirus. Dzięki czemu stwierdziliśmy, że wirus działał. XR253 został wynaleziony w styczniu 2000 roku. Bardzo szybko okazało się, że to czego potrzebowaliśmy. Morderczy wirus zdolny do wyludnienia małego miasta. Nie mogliśmy jednak wynaleźć antidotum. Każdy kolejny eksperyment zawodził. Szukaliśmy jej przez 3 miesiące, aż w końcu sama do nas przyszła. Jeden z pracowników, Charlie, udał się na badania mające w celu zbadanie krwi. To było nasze rozwiązanie. Jego organizm zawierał XR252. Wystarczyło używać XR252 przeciw XR253, aby zapobiec chorobie. W kwietniu epidemia minęła, a wraz z nią odjechaliśmy my. Zostawiliśmy fabrykę opuszczoną, tak samo jak wyludnione zostało to miasto. Mieliśmy miliony dla siebie. Czyli Charlie jest zarażony, to jest proste już. Raczej. Tam coś jest w ogóle takie niebieskie, co to jest? Nie, nic ciekawego. Nic, co by mnie interesowało. Gdzieś tu w takim razie, albo tu. Znowu, nie wiem. No nie mogę tu za bardzo nic zrobić, więc po prostu może wyjdziemy stąd? Nie wiem. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba najmądrzejsze wyjście. A co to jest w ogóle? Zarząd fabryki. Dobra, wyjdziemy stąd? Nie wiem, gdzie mam iść w tej chwili. Więc ciekawie. A może mam do Charliego z tym pójść? Wybaczcie. Musiałem kody na nieśmiertelność wpisać do życia. Tak było. Dobra, czyli naszym zadaniem teraz jest chyba wrócić do Charliego, tak mi się wydaje. Pokazać mu te dokumenty, chyba. Więc tędy. Tam coś, a nie, tam nie mogłem przejść, dobra. Charlie, witaj z powrotem. Chciałem się ciebie spytać o pewną rzecz. Czy pracowałeś kiedyś w fabryce za czasów ostatniego upadku? Tak, pracowałem. Może nie była to dobra praca, ale wtedy każdy grosz się liczył. No i oferowali darmową opiekę medyczną. Jestem więc pewny, że tutaj nie ma żadnych duchów, to tylko twoja wyobraźnia. Znalazłem... Wytłumacz więc te zwłoki leżące na ulicy, zmasakrowane ciała kobiet i dzieci, patrzące na mnie w każdej chwili. No, wirus. Naprawdę sądzisz, że tam są jakieś ciała? Dlaczego ja ich nie widzę? Przepraszam. Może i oni tego nie chcą. Może ty nie wierzysz. Dobra, w takim razie nie stanowią dla mnie zagrożenia. Zgadza się? Mogę wrócić teraz przez las. Tutaj nie dzieje się nic niezwykłego. A jak wytłumaczysz to, że słyszysz krzyki? Jak wytłumaczysz to, że ściana za tobą się zamknęła? Śledzą ciebie od czasu, kiedy tutaj przybyłeś. Ciągle obserwują, rozmawiają i szepczą. Ja jestem dla nich tym, który miał szczęście przeżyć epidemię. Jestem dla nich wrogiem. One się mszczą, muszę je pozabijać. A czego chcą ode mnie? Nie jestem związany z tym miastem. Wyzwolenia? Może chcą wolności? Chcą wiecznej śmierci? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Ach, Mam czekać, jak do mnie przemówią? Wolałbym po prostu wrócić do domu. Zobaczysz. Każdy, kto odwiedził fabrykę, prędzej czy później je widział. Idź tam, gdzie ja ujrzałem je po raz pierwszy. Do parku. Zawsze tam są. Głównie duchy dzieci. Z pewnością ciebie przywitają. Byłeś w fabryce. Przepraszam, jestem zmęczony. Park czy las? Park czy las? Park czy... No dobra, park. Rozumiem. Gdzie znajdę park? Idź ulicą na lewo stąd. Trafisz bez problemu. Mam nadzieję, że wrócisz. Okej. W takim razie... Teraz już nie mam po co tam iść faktycznie, bo muszę iść teraz tędy. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Dobrze, że gra mnie ogranicza w ten sposób. Dzięki temu nie zrobię nic głupiego. To tutaj jest gdzieś park, tak? I tutaj mam coś zobaczyć. Ale w tym miejscu zakończymy ten odcinek, to na następny odcinek sobie zostawimy te duchy. Więc... Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.